Tam mamy wał, który się ładnie odblokował. Nie ma żadnych luzów. Tutaj. Co mnie martwi, to mnie martwi tutaj ten gwint. Spróbuję go troszeczkę, chociaż wątpię, żebym go mógł przegwintować. No jest tutaj dosyć mocno uszkodzony. No nie wiem, zobaczymy co i jak, czy da się to zrobić. A później będziemy obsadzać nie ta strona, ta strona. Czas na to, żeby obsadzić wał. Zobaczymy, jak to się nam, czy nam to się w ogóle uda. Mam taką nadzieję, że tak. Dostały się tu jakieś papruszki. Tam już ich nie ma. Za chwilę podgrzejemy łożysko i spróbujemy obsadzić wał. No to co? Przystępujemy do podgrzewania. Mam nadzieję, że jest to prosta czynność i mi wyjdzie. Jak widzicie, podłożyłem pod spód blachę z tego względu, że to już będzie troszeczkę wyższa temperatura. Mogłoby coś tutaj z tym moim blatem się stać. No to jedziemy. No, to próbujemy. Pięknie. Zobaczcie. No i teraz czekamy na ostygnięcie tego naszego wału. To trochę potrwa, bo bez żadnego pobijania, bez żadnego uderzania. Troszeczkę, widzicie, to jest to, że człowiek chce, może nawet lepiej. Ale na przyszłość nie w oliwcie, czy nie dokładajcie jakichś smarów do łożyska. Niech ono będzie wymyte później, najwyżej można troszeczkę olejku wlać. Bo widzieliście, jak to się wszystko dymiło. Więc poczekajmy, aż to ostygnie i będziemy się wtedy po prostu bawić, czy to wszystko będzie działać, czy nie. Mam nadzieję, że dam drugie życie temu pięknemu motorowerowi przez skuterowi. I to na razie by było tyle. Taki króciutko i szybciutko zrobiony montaż wał. Będę się już teraz przygotowywał do składania tych dwóch połówek. Zobaczcie. Tutaj będzie już troszeczkę więcej zabawy. Trzeba będzie i ułożyć tutaj te wszystkie wałki. Tutaj na wał wciągnąć to łożysko, ale myślę, że jak na innych filmach podgrzejemy troszeczkę tutaj to, będziemy pomalutku nakładać, tak jak tam, dużo nie, ale tak, żeby można było to złożyć. I tak jak mówię, to by było na razie na tyle. Pamiętajcie, to wygląda, że jest niby zimne, ale nie jest, bo aż tutaj czuję, że tu nawet jest, o nie, no gorąco nie, ciepło,
ciepło. Także tam tutaj gdzieś w okolicy tego może być gorąco. Pamiętajcie zawsze o rękawiczkach. Chociaż te już mi się trochę zużywają. Ale to nie od pracy, tylko od pewnych środków chemicznych, które używa. No i to by było na tyle.